Cześć, witajcie w kolejnym filmie. Jeśli nie widzieliście poprzednio, to Was gorąco zachęcam, zapraszam. Poprzednia część była o moich ulubieńcach roku, a w tym odcinku pogadamy sobie, czy ja Wam pokażę moje porażki roku, czyli rośliny, z których nie do końca jestem zadowolona, a mimo wszystko wciąż są ze mną. Może nie mimo wszystko są wciąż ze mną, tylko po prostu no idą mi gorzej lub nie rosną tak, jakbym chciała lub nie rosną w ogóle. Więc zebrałam je tu, jest tu tylko 5. Myślę, że no pewnie jeszcze ze 2 lub 3 by się znalazły, które mnie nie ujęły tak, jakbym chciała, lub nie rosną tak, jakbym chciała. Więc zakończając ten rok, bo zbliża się Sylwester, czyli zakończenie starego, a początek nowego roku, więc myślę, że w tym filmie to będzie takie idealne zakończenie roku, podsumowanie, czyli pokazanie właśnie tych roślin, z którymi tak no nie do końca jest mi po drodze. Od czego by to zacząć na początku? Może, wiecie, może zacznijmy od... Ja myślę, że w ogóle ten import, on niby był fajny, to był import z Equagenery, no ale nie do końca, chyba jednak tam coś pykło i jednak to jest piper, słuchajcie, to jest jeden z rodzajów piperów, który ma bardzo fajne liście, on tu próbuje wciąż, słuchajcie, on wciąż próbuje, stoi w witrynce, to jest właśnie jego listek, on ma takie fajne chropowate listki. Jeśli kojarzycie Pile Moon Valley, to mniej więcej tak sobie ostatnio skojarzyłam, bo widziałam Pile Moon Valley, to mniej więcej taki rodzaj liści on posiadał. Bardzo ładny, ciekawy, interesujący obrazek, obraz liścia, czy faktura liścia, ale niestety nawet jak stoi u mnie w witrynce, gdzie ma wilgotność 90 stopni, gdzie ma stałą temperaturę nie spadającą poniżej 20 paru, no to nie jest to zadowolona roślina, nie. Razem z nią przyszła Ceratostetma, tak mi się wydaje, może Wam w opisie filmu dam link właśnie do tego unboxingu z Equagenery. No i ona niestety również, pożegnałam się, wyrzuciłam ją ostatnio. Totalna porażka, bym powiem, totalna porażka, no ale co zrobić, jak czasem na pewne rzeczy się wpływu nie ma. No i tak to wygląda, właśnie tak, o to. To jest taki mój mały obraz nędzy i rozpaczy. Nie pozbywam się jej. Wciąż liczę na to, że może jakimś cudem uda się. Widzicie, ona tu już miała drugą próbę i ta próba również zrobiła się czarna, nieatrakcyjna, umiera, widać to ewidentnie. Tu próbowała coś wypuszczać, ale to również jakby uschło, nie wiem. No to chyba nie jest rodzaj rodzin z roślin, które po prostu rodzina roślin, z którymi mi jest po drodze. Tam na pewno są piękne korzenie, bo jak widzicie wypuszcza dzieci, ale jednak nie po drodze mi z nią, no nie po drodze. I tak, kolejną rośliną, z którą może wiecie co, może pokażę Wam roślinę, którą kupiłam, która mnie zachwyca, jest piękna. Maja jakieś liście i chodzi mi tu o Hoje Gungungading. No ona jest tu trochę zielona, bo stoi na parapecie. Ja chciałam jej zapewnić jak najlepsze warunki, przynajmniej przez okres, wiecie, teraz ten zimowy, słoneczny. Ona stoi w pokoju od strony południowej, stąd te piękne wybarwienie. Ja kupiłam sobie sadzonkę, która już była ukorzeniona, była w ziemi, przesadziłam ją do lechuzy, leczuzy, czy jak się to tam zwie. No i liczyłam na to, że gdzieś tu z tego pędu pośrodku wyjdą jakieś części, ale nic nie chce wychodzić. Ona była bardziej zielona, ale przez to, że ma tyle tego światełka, słonka, to ma takie cudne wybarwienia, które właśnie to ujęło mnie w tej roślinie. Ogólnie choje idą mi niektóre lepiej, niektóre gorzej, ale te akurat w tym rodzaju, w tej Gungungading były tak wielkie oczekiwania, bo ja uważam, że no to jest naprawdę to, jak wyglądają, jaka jest kolorystyka tych liści. No to jest po prostu pięknie, piękna, kolorowa, bywa zielona cała, jeśli ma właśnie mniej tego słońca. Ale u mnie niestety, no nic, nic, słuchajcie, stoi chyba od marca, tak? Ja myślę, że jakoś na przełom marca, kwietnia ją kupiłam lub maj. No to mamy już ponad prawie 7 miesięcy, a ona nic, nic. No jakieś liście są, nie wyrzucam jej, słuchajcie, bo to jest jeszcze nadzieja. Czasem właśnie choje tak kołkują, że stoją, nie robią nic. Może się kiedyś obudzi z tego zimowego snu, a może akurat na wiosnę. A może zmotywują to, że tak trochę teraz na nią psioczę i właśnie ruszy z kopyta, pojawią się jakieś nowe
i będę się cieszyć pięknymi tymi nowymi listkami, być może kiedyś kwiatami, no kto wie, a póki co jest jak jest, no i co, nie wiadomo, śmiać się, płakać. No nie jest źle, bo liście są, nie opadło, słuchajcie, nie straciła korzeni. Jedyne, co będę musiała zrobić, to chyba wymienić jej tą lechuzę jednak i wstawić ją potem do jakiegoś mniejszego pojemniczka, do tego, do osłonki, żeby nie pojawiał się ten zielony nalot, czyli te glony. No bo to nie wygląda estetycznie. Jako tako raczej roślinie nie szkodzi, ale estetycznie to na pewno nie wygląda. Kolejną rośliną. No i... To jest piękna alokazja Micholicjana, którą podarowała mi... Czekajcie, przyłożę sobie mikrofon, żeby mnie było lepiej słychać. Którą podarowała mi Ewelina z kanału Ewelina Jej Dżungla. Ewelina, pozdrawiam. To oczywiście ja nie mam do nikogo w żadnym wypadku pretensji. To jest po prostu roślina, z którą mi nie idzie, słuchajcie. Ale może ten przyszły rok coś zmieni. No jak widzicie, zgubiła wszystkie liście, zjadł ją przędzior. Zjadł ją przędzior. Jest jeszcze jedna roślina, którą... Aha, jeszcze dwie są rośliny, więc spokojnie, to jeszcze nie koniec filmu. Więc zjadł ją przędzior, ale ja tu widzę życie. Słuchajcie, ja się nie poddaję. Być może jak no dalej tak będzie stała jeszcze z miesiąc czy dwa, to po prostu wsadzę ją do mchu, do pudełka i wtedy ruszy. No bo jest naprawdę, liście są cudowne w tych roślinach, w ogóle dziwny film, prawda? Ale jak mówimy o porażkach, no to właśnie one tak wyglądają, czyli roślina bez liści, ale okazje budzą się bulw, więc tu jest nadzieja, tu jest po prostu uśpiona nadzieja, ja liczę na to, że to jeszcze będzie piękna roślina i w przyszłym roku, na koniec roku będę mogła Wam się pochwalić ulubieńcem roku, czyli piękną alokazją Micholicjaną. I liczę na to, że naprawdę ruszy, w końcu ruszy, więc sobie trochę na nią teraz ponarzekam. A wiecie, a przyszły rok ruszymy z nową nadzieją i tak dalej i będzie tylko lepiej. Więc tak teraz wygląda moja alokazja. Pokazałabym Wam zdjęcie, ale pewnie większość z Was wie, jaką roślinę mam na myśli. No i jakoś z alokazjami mi ogólnie jest nie po drodze. Są bardzo ładnymi roślinami, ale tak nie do końca się z nimi dogaduję. Mimo wszystko nie poddaję się. To jest właśnie też taki film, żebyście się nie poddawali. Nie zawsze jest tak źle, że trzeba dawać roślinom szansę. Czasami jak nam coś umrze, to kupcie sobie kolejną. Może nie takich, wiecie, super drogich, ale wiecie, czasem nie warto się poddawać. Niektórzy się poddają, jak już moja pipremną padnie, to mówi, że się nie nadaje do roślin. A to nie jest tak do końca. To po prostu czasem sadzonka jest słabsza. Często my w czymś zawiniamy, więc warto próbować. To jest właśnie film, w którym moim motywem przewodnim jest próbujcie dalej, próbujcie wciąż, tak jak ja, nawet z takimi tyczkami albo z samą bulwą. Kolejną rośliną, którą również nie przyniosłam, bo ona jest w dużej doniczce, jest to, ja ją bardzo lubię, to nie jest to, że ja jej nie lubię, jest to Philodendron Gloriosum, on jest piękny, wypuszcza piękne, wielkie liście, ale powiem Wam, że u mnie jest namiętnie atakowany przez przędziorka. Lubię tą roślinę i jej nie lubię za to, że ma te piękne, welwetowe liście. Zobaczycie sobie ją w tle, jak ona u mnie wygląda. Zastanawiam się, czy tych właśnie pokiereszowanych... Jeden jest pokiereszowany przeze mnie, bo mi spadła doniczka na nowo rozwijający się liść. No i poharatał się, co Wam tu będę mówić. Poharatał się. Niestety to była moja wina i tylko i wyłącznie moja. Tu nie zawinił nikt inny oprócz mnie. No ale że ten przędzior tak często ostatnio atakuje, to jest takie dołujące, wiecie? Czasem no dołujące. Ja tam widzę nadzieję. Teraz tak sobie na nią zerkam, bo wychodzi nowy liść, ale zastanawiam się, czy nie uciąć sobie tych starych, brzydkich liści i po prostu, wiecie, nie posadzić jej ponownie z przodu doniczki i jak znowu wypuszcza fajne, ładne liście, bo jest to roślina płożąca się i potrzebuje właśnie takiej dłuższej donicy. To zastanawiam się, czy nie poucinać tych liści. Może nie wiem, czy podarować tego końca, bo jak usuniemy te liście, wiecie, jak sobie potniemy, to na pewno ona pędzikiem pójdzie, wypuści coś nowego. Na 100% tak będzie. Tym bardziej, że już jest ukorzeniona. Ale przez to, że właśnie łapię tak często tego przędziorka i nawet często nie widać tego,
wiecie, odwracacie się, a 2 dni później są kropeczki, robi się mała pajęczyna i to jest takie trochę dołujące, więc tak, no jest to taka niemalże roślinna porażka, bo widać, że to jest roślina, która ma chęć życia, że chce rosnąć, że pięknie rośnie, że z czasem wypuszcza nam coraz większe te liście, no mimo, że potrzebuje trochę miejsca, no to ten przędzior jakoś jej nie odpuszcza. No i to jest hit, słuchajcie, roku, roślina ostatnia już w tym odcinku, czyli monstera. I powiecie, ale o co ci, Beata, chodzi? Przecież to jest bardzo ładna monstera, czego ty się o niej czepiasz? No przecież ma liście, no jest troszeczkę, mogłabym ją podlać, wiecie? No tak, bo są takie trochę jasnozielone się zrobi, ona jest zazwyczaj troszeczkę bardziej soczysta. Wiecie, no ale przecież to jest piękna zielona monstera, no nie powinnaś narzekać tutaj ani braków, ani żadnych zmian, no nic ci tu nic nie gryzie, no może tu jakieś małe, drobne uszkodzenie, ale to jest roślina, którą chyba kupiłam za jakieś 50 euro, bo sobie pomyślałam, że jak tak dobrze mi idzie z monsterą variegatą, to kupię sobie odmianę mint. No i z odmiany mint dostałam ją z tym listkiem tutaj, nie wiem czy to widać, widzicie taki drobny paseczek, to jest właśnie ta mintowa, miętowa wariegacja oraz z tym tu i z tym, czy ona przyszła do mnie z tymi paroma listkami, chyba tego nie było, nie, ten był chyba na etapie wychodzenia dopiero, no ale jak widzicie z liścia na liść wyszedł kolejny, bez żadnej wariegacji, pojawił się kolejny. To już go przestawiłam, słuchajcie, na parapet, żeby było jej lepiej, że wiecie, może więcej słońca, więcej jasnego światła, więcej światła dziennego. Wyciągłam ją z witrynki, bo już zaczyna o górną półkę uderzać. No i mówię, to na parapet, na takie luksusowe miejsce, żeby jej było tylko dobrze, żeby się ta wariegacja pojawiła. No i co? Pojawił się kolejny liść. Piękny, duży, ładny, zielony liść, tak. Zielony liść, więc może trzeba było sobie poczekać rok czasu i kupić sobie za jakieś tam, powiedzmy, za jakiś czas 50 euro, tak jak kupiłam monsterę variegatę z jednego liścia, taką monsterę mint z jednego liścia i próbować. No ale ja wiecie, ja jestem fanem małych roślin i skoro kupiłam sobie takiego miniaczka, ja lubię patrzeć jak one rosną, jak cieszą oczy, bo wiecie, jednak roślina rośnie, bo sprawia to przyjemność, kiedy od takiego maluszka jest wyhodowana, no i ona fajnie rośnie, no nie można na nią narzekać. No jedyna wariegacja na tym najnowszym liściu, nie wiem czy to jest dostrzegalne, to są tu takie ze 5-6 kropek, wyglądałem jakby ją przędzior dziabnął. No nie, to jest ta wariegacja, już też się tak zastanawiałam, czy może, a może to przędziorek, nie, nie, to jest wariegacja, taka cała jedna ciapka, nie wiem, jakby ktoś na nią napluł albo ją dosłownie przędziorek podgryzał. Ale co dziś zauważyłam, że wypuściła, bo ostatnio przesadzałam do większej doniczki. Mamy tu piękne korzenie, więc rośnie, jest tu duża chęć życia, jak na monsterę przystało, czyli rośnie przyzwoicie, wypuszcza tak raz na miesiąc liść, więc czekam, co tu się urodzi. Widać tu już zgrubienie, a może z nowym rokiem tej wariegacji będzie więcej. Oczywiście nie pozbędę się jej, no bo jak to zainwestowałam dosyć spore pieniądze i będę teraz czekać, aż co ona naprawdę pokaże. Może za jakiś rok, dwa tej wariegacji wystąpi więcej, będzie z czego uciąć, wiecie, okorzenić na nowo. Kto wie, kto wie. Więc tak, myślę, że właśnie tym monsterowym akcentem, tak jak zaczynałam poprzedni film o ulubieńcach, zaczęłam monsterą, to tak w tym filmie zakończę ten rok monsterą mint, która nie do końca mintem jest. I tak jakby trochę nie czuję, żeby to były wyrzucone jakieś pieniądze w błoto, no bo to jest rzecz, którą chciałam mieć, spróbowałam, rośnie fajnie, niestety nie w tym kierunku, w którym bym chciała, tak czasem bywa z roślinami, im droższa, tym większy żal, powiedzmy, no ja nie żałuję, no i tak i nie, słuchajcie, no nie mogę mieć do siebie pretensji, no bo też nie ma nad czym ubolewać, tak czasem w życiu się zdarza. Więc słuchajcie, bawcie się dobrze na Sylwestra, spędźcie go miło, tak jak lubicie najbardziej.
Mam nadzieję, że nowy rok przyniesie nowe roślinne możliwości, że niektóre rośliny będą nam lepiej rosły lub wszystkie będą nam dobrze rosły. Oby nam przędzior nie siadał na zielonych, ani żadne inne szkodniki pod tytułem wciornastek, wełnowiec, mszyce, nie mszyce, bo mszyce też potrafią być upierdliwe, czy nawet ziemiórki, żeby nam po domu nie fruwały. Więc tego się trzymajmy, by stary rok zamknąć i z przytupem zacząć nowy, z większymi nadziejami i w ogóle wszystkim co najlepsze i żebyśmy zdrowi byli, no bo to od zdrowia dużo zależy. Jak się nie ma zdrowia, to i życie takie słabsze jest, prawda? No ale to normalne. Tak w sumie, normalne, nie no, normalne, nienormalne, słuchajcie, bo gadam już 3 po 3, więc ja zakończam ten film. Widzimy się w nowym roku. Do zobaczenia w kolejnym filmie.